21 lipca o godzinie 15 na skrzyżowaniu Krzywej Warszawskiej doszło do kolizji drogowej, w której 17-letni mieszkaniec Tomaszowa kierując motorowerem wjechał na tył Skody. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 54-letni mieszkaniec Tomaszowa kierując Skodą zatrzymał się przy przejściu dla pieszych, a jadący za nim motocyklem nastolatek nie zdążył wyhamować i uderzył w tył pojazdu. Na szczęście tym razem nikomu nic się nie stało. Z uwagi na fakt, iż kierujący jednośladem to osoba nieletnia, sprawa trafiła do sądu rodzinnego. 21 lipca o godzinie 17 dyżurny policji otrzymał informację, iż przed jednym ze sklepów przy ulicy Jerozolimskiej pijany chłopak użył wobec psa przywiązanego przed sklepem gazu. Policjanci na miejscu zastali pijanych dwóch mężczyzn i kobietę. Wylegitymowani to mężczyźni w wieku 17 i 20 lat oraz ich 21-letnia znajoma. 20-latek w miejscu publicznym nadal spożywał alkohol, wobec czego interweniujący nałożyli na niego mandat karny, co rozzłościło go jeszcze bardziej. Zaczął być agresywny, ubliżając i utrudniając mundurowym wykonywanie czynności służbowych. Został przetransportowany do radiowozu. Policjanci ustalili, iż awanturujący mężczyzna chwilę wcześniej prysnął psu w nos gazem obronnym. Gaz został odnaleziony w rzeczach podejrzewanego. Trio przebadano na zawartość alkoholu. Osiągnęli podobny wynik na alkoteście 2,6 promila. Policjanci ustalają, w jaki sposób 17-latek wszedł w posiadanie alkoholu oraz czy doszło do znęcania się nad psem. Ponadto 20-latek odpowie za znieważenie funkcjonariuszy. 21 lipca do komendy policji zgłosił się 60-letni mieszkaniec Tomaszowa, pan Michał. Mężczyzna przyniósł portfel z dokumentami i pieniędzmi. Portfel leżał na ulicy Legionów, w nim znajdowało się ponad 400 zł oraz dokumenty 19-letniego mieszkańca Glinnika. Uczciwy znalazca przyniósł je do komendy policji. Referent dyżurny skontaktował się z właścicielem zguby, który brak portfela zauważył w domu i miał zgłaszać zagubienie dokumentów. Zaskoczony i szczęśliwy mężczyzna odebrał przedmioty z komendy policji. Postawa pana Michała godna jest pochwały i wiary w uczciwość ludzi. 23 lipca o godzinie 18 w Maksymowie gmina Ujazdy doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym śmierć poniósł 33-letni mieszkaniec Królowej Woli. Jak ustalili policjanci, Fiatem Ducato podróżowało 5 mężczyzn. Kierował 21-letni mieszkaniec Królowej Woli. Mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo, na skutek czego śmierć na miejscu poniósł 33-letni pasażer wspomnianego pojazdu. Natomiast 21-letni kierujący oraz 3 pasażerów w wieku 25 oraz 2 22-latków mieszkańców Tomaszowa z obrażeniami ciała zostało hospitalizowanych. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonali oględziny pojazdu, przesłuchali świadków, ustalając okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 23 lipca o godzinie 18.15 w ujeździe doszło do wypadku drogowego, w którym śmierć na miejscu poniósł 58-letni mieszkaniec Koluszek. Jak ustalili policjanci, mężczyzna po chodniku prowadził rower. Z nieustalonych do chwili obecnej przyczyn stracił równowagę i wpadł pod jadący w tym samym kierunku ciągnik siodłowy marki Mercedes, którym kierował 42-letni mieszkaniec Kutna. Pieszy poniósł śmierć na miejscu. Zmarły nie posiadał przy sobie dokumentów. Policjanci ustalili jego nazwisko, zabezpieczyli miejsce zdarzenia, przesłuchali świadków oraz przebadali kierującego tirem na zawartość alkoholu. Mężczyzna miał 0,0 promila. Policjanci z Tomaszowa wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego. 25 lipca o godzinie 22.25 na ulicy Świętego Antoniego doszło do wypadku drogowego. Jak wynika z ustaleń, 19-letni mieszkaniec Tomaszowa podczas wykonywania manewru zawracania pojazdem marki Volkswagen Golf nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu 17-latkowi kierującemu motorowerem. Na skutek zdarzenia pojazdów do szpitala trafiła 15-letnia pasażerka jednośladu. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 25 lipca o godzinie 18.30 w Niewiadowie doszło do wypadku drogowego. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 19-letni mieszkaniec Tomaszowa, wyjeżdżając Volvo z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przyjazdu kierującemu motorowerem Hondą 17-letniemu mieszkańcowi powiatu tomaszowskiego. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Kierujący jednośladem został hospitalizowany. Sprawę prowadzą policjanci z Tomaszowa. 25 lipca do dyżurnego policji zadzwoniła kobieta i poinformowała, że zagubiła się w lesie podczas wycieczki. Zgłaszająca opisała, że wraz z rodziną wybrała się na wycieczkę kajakową na rzece Pilicy. Nagle warunki atmosferyczne pogorszyły się, rozpętała się burza, którą wycieczkowicze postanowili przeczekać na brzegu rzeki. Po ustaniu opadów dwie łodzianki w wieku 36 i 61 lat wraz z dwójką dzieci w wieku 4 i 6 lat postanowiły lasem na piechotę wrócić do domu.
Pozostali uczestnicy wycieczki kajakowej popłynęli rzeką w kierunku Teofilowa. O godzinie 17:20 kobiety stwierdziły, że się zgubiły. Zawiadomiły policję, lecz nie potrafiły podać swojej lokalizacji. Policjanci szukali zaginionych w lesie od Spały do Teofilowa, włączając sygnały dźwiękowe. Zgłaszająca pozostawała w kontakcie telefonicznym z dyżurnym. Kiedy kobieta usłyszała policyjne syreny, policjanci mogli zawęzić obszar poszukiwań i już po kilku minutach w lesie pod Teofilowem odnaleźli zaginione. Pomoc medyczna nie była potrzebna, a zaginione osoby dołączyły do pozostałych wycieczkowiczów. Tym razem skończyło się tylko na strachu, gdyż telefon komórkowy znacznie ułatwił poszukiwania. 26 lipca o godzinie 11:40 w trakcie interwencji dotyczącej nieporozumienia sąsiedzkiego dzielnicowi zwrócili uwagę na dziwnie wykonane przyłącze prądu. Była to tyczka zakończona zakrzywionym uchwytem, do którego podłączony był przewód poprowadzony do gniazdka z pominięciem układu pomiarowego. Policjanci dokonali oględzin nielegalnego przyłącza prądu, rozpytali właściciela posesji, 66-letniego mieszkańca powiatu tomaszowskiego, który w trakcie interwencji był nietrzeźwy, miał prawie 2 promile. Wartość strat jest w trakcie ustalania. Warto pamiętać, że nielegalny pobór energii elektrycznej może spowodować porażenie prądem elektrycznym, wzniecić pożar, a w połączeniu z instalacją gazową może doprowadzić do wybuchu gazu i zniszczenia mienia, a nawet śmierci osób. Kodeks karny za kradzież energii elektrycznej przewiduje odpowiedzialność karną do 5 lat pozbawienia wolności.